ponad 1000 biegaczy w różnych kategoriach wiekowych pomimo niesprzyjającej aury stanęło do rywalizacji w kudowskim festiwalu biegowym Sztafeta Górska. Najwięksi śmiałkowie mieli do pokonania trasę 75 km w limicie czasu 15 godzin. Zaczynamy w zasadzie ten sezon biegowy tutaj w Kudowie. Ponad 1200 osób, które zapisało się, przyjechało tutaj, walczyło z trudną trasą, bo trzeba powiedzieć, że te warunki atmosferyczne przez dwa dni były dosyć wymagające, bo padał deszcz. Natomiast jeszcze po okresie zimy bardzo dużo połamanych drzew, czyli no naprawdę mieli duże wyzwanie uczestnicy. Ekstremalnie ciężka trasa, wczoraj 75 biegło, też ekstremalnie ciężka trasa, bardzo dużo nieukończonych biegów przez zawodników. Ale liczy się dla nas, na przykład tak jak 10-kilometrowców, pokonanie własnych słabości, dobiegnięcie do mety, otrzymanie medalu, no i zjedzenie jedzenia. To był mój generalnie debiut. Pierwszy raz biegłam po górach i pierwszy raz sama. Z supportem. No, tak. W sumie nie patrzyliśmy nawet na czas. Chyba była ważniejsza zabawa, przebycie tego przeżycia, bycie tutaj, doświadczenie, zrobienie zdjęcia sobie, no i spotkanie wspaniałych ludzi, chyba najważniejsza rzecz. Gdyby nie było, to mielibyśmy złoto. Nie, błot nie jest, ale daliśmy radę. Skręcenie kostki, skręcenie śródstopia, także z kontuzjami, ale do przodu. Jest strasznie błotniście, jest bardzo dużo powalonych drzew. Generalnie trzeba było bardzo uważać, ale jak ktoś nie uważał na błoto, no to po prostu poszło. Bardzo dobrze oznakowana, dobre punkty żywieniowe, bardzo sympatyczna atmosfera, także polecamy. Wracamy następnym razem za rok. Nie, trzeba po prostu biegać po górach na pewno i trzeba biegać biegi ciągłe, nie? Tak to i siłę biegową, tak cała tajemnica. I mieć głowę do zbiegania. Było to straszne wszędzie, więc cały brudny od stóp do pasa. No i to mój pierwszy półmaraton górski, także super doświadczenie, zupełnie co innego niż po płaskim. Generalnie polecam spróbować. Zupełnie inne doświadczenia. Trzeba być uważnym przez cały czas, każdy krok, bo można się zabić. Generalnie parę razy prawie mi się kolano wymsknęło w drugą stronę, zwłaszcza na zbiegach trzeba uważać, a tego nie trenowałem elementu, więc generalnie dużo bardziej ekstremalne niż zwykłe bieganie. Przepiękne okolice, ale błoto niesamowite. Była trudna, ale do pokonania, także bałam się, że będzie gorzej. Trasa oczywiście świetnie przygotowana, polecam tę imprezę sportową. Mnie namówili z wolontariatu na bieg i się nie zawiodłam. Było naprawdę świetnie. Strasznie dużo błota było. Po kostki. Ciężka, ale fajna trasa. Wspaniała sportowa atmosfera towarzyszyła wszystkim zawodnikom. Warunki na trasie były wymagające, ale nie zabrakło przepięknej rywalizacji, walki i emocji. Wielkie gratulacje dla Kudowian, którzy stanęli na podium. Pierwsze miejsce w biegu na dystansie 75 km w kategorii M20 Norbert Gorczyński. Drugie miejsce w biegu Kudowska dziesiątka w kategorii K30 Katarzyna Gnitecka. Trzecie miejsce sztafeta pań w składzie Sylwia Hotała, Edyta Ferenc-Szmuc i Iwona Kulik-Gawenda. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny gmina Kudowa Zdrój finansowo i organizacyjnie może włączyć się Kudowski Festiwal Biegowy Sztafeta Górska, którego głównym organizatorem jest Piotr Herzog. Bardzo z tego miejsca Piotrowi dziękujemy za to, że kolejny rok z rzędu przyciąga do Kudowy najlepszych biegaczy i z Polski, i z zagranicy. W czasie dwudniowej sportowej imprezy, która rozgrywała się w scenerii Parku Zdrojowego oraz Gór Stołowych, nie mogło zabraknąć rywalizacji biegowej dla najmłodszych uczestników. Thank you.